Wracamy z lotniska na Okęciu. Dojechaliśmy szczęśliwie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, spać nam się bardzo chce. Ale już zakupy zrobione. Jest żubr. Jest. Orzeszek. Zaraz wam pokażemy później. Masakra, jesteśmy tak zmęczeni, ale już po odprawie idziemy teraz do wyjścia, szukać wyjścia. No, później się zobaczymy. Czekajcie, to dla siebie, zobaczcie, nie dla nas, jak ładne są. Ale nie znam się na tym, ale nie wiem, po ile one są. A, 200 zł. 81 takie malutkie. Pojedyncze 66. To pójdźmy już stąd. Rolex. Rolexy to dopiero będą w Dubaju. Prawdziwe. To są podróby. Ceny za 20 tysięcy. Weź tam przebić 30 tysięcy. 47 tysięcy. 20 tysięcy Rolexik. A można go mieć za 10 zł. Oryginalny. A ten podrabiany za 20 tysięcy. Ja dziękuję. O, jest Rolex za 44 tysiące. Zajebiście. Nie mogę z tego jeszcze śmiechu, co jest mi się. Jakiego śmiechu? Zbieramy się, bo idziemy na mróz. Żeby potem się ogrzewać. Tak jest. Się nie wolę opalać. Proszę bardzo. Zapraszam. Czekajcie. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Cześć. Tak. Zdjęcie ci zrobię, poczekaj. Wylatujemy z Turcji, za chwilę będziemy nad Iranem. Właśnie lecimy nad Iranem. Wylądowaliśmy w Emiratach Arabskich. Jest drineczek. Nasza stołóweczka. Jedzonko. Nie jest za duża, ale jest w miarę. Kręcę film dla telewizji polskiej. Tutaj poznaliśmy się właśnie z kolegami, z koleżankami spod Częstochowy. Bardzo fajni ludzie. No i w czwartek lecimy razem do Dubaju. Tak jest. Pić alkohol. Dubajski. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Na jakiejś pustyni. U nas na wsi. Fajne widoki. Kwiatki. O. I garaże. To na razie. Jak, fajny hotelik? No, ci mi się podoba, bo jest słoneczko. Ale wszystko zależy, jak się dzień zakończy. Dzień na pewno tak samo jak każdy inny. No lepiej nie. 2,5 promila. No.
śmiech. Basenik. A to nasi super znajomi spod Jasnej Góry. Dariusz i Elżbietka. Super goście. I gościówki. A to Marzi z Torunia. O, woda fajna, można się pokąpać. Znowu palmy, tylko nie takie jak na Dominika, nie? Trochę inne. Tam w tle fajne hotele. Wyglądają jak piramidy. Chyba na wzór piramid były robione. Egipskie. Woda niestety nie nadaje się do kąpania. Bardzo zimna i bardzo brudna. Fuj. Idziemy właśnie do miasta, które jest oddalone o 40 minut stąd. Idziemy zrobić jakieś zakupy, ale jak widzicie, niestety jest wszędzie pustynia i musimy troszeczkę ruszać się, bo około 40 minut z buta trzeba przejść, żeby dotrzeć do miasta. A tu jest coś takiego, sama pustynia dookoła, ale piękny zachód słońca mamy w tej chwili. O, i palemki oczywiście. Także idziemy wydać jakieś baksy, dolary. Zobaczymy, co tam w tym molu tak zwanym będzie można kupić. Może kupimy jakieś pamiątki. Zobaczymy. No, na razie tam w oddali jest hotel. Wszędzie hotele. Tu hotele, tu hotele. No i pustynia oczywiście. No stop, wszędzie jest pustynia. Także do zobaczenia. Hej. Piękne, zachodzące słońce nad pustynią. W Emiratach Arabskich. Przepiękny widok. Jesteśmy na rondzie pokoju toruńskiego. Ta przestrzeń wszędzie. Wszędzie przestrzeń. Idziemy dalej. Jeszcze pewnie trochę nam brakuje, żeby dojść do sklepu, ale już niedługo. A tam w tle hotel fajny. Na styl chyba Titanica ten hotel jest robiony. Bardzo fajny. I ścieżka rowerowa, po której nie jeżdżą rowery, bo oni nie mają. Jesteśmy teraz w centrum handlowym, mall tak zwanym. O, jeszcze choinka stoi. Takie podobne trochę centrum do naszego, do Reala, tylko że ceny są inne. Też piętrowe. O, Marzenka sobie akurat sweet focie robi. I don't hear you. Pressing everybody! Say na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh na 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 na. No to jak chcesz. Foczka płynie. Zobaczymy, gdzie dopłynie. O, krzesełka są. Tam sobie siedzę, drineczki piję. O, słabo coś. Zmęczyłaś? No chodź do mnie teraz. Bin Majin Resort. Fajnie widać napis hotelu. Jest godzina 21:20. Przyszliśmy na show. Fajnie plaża wygląda.
Parkiet jest jeszcze pusty. Ale plaża wygląda fajnie. Gościu w ogóle! Po polsku w końcu coś! Everybody! For you. I nie ukrywam, mam jako przyjemność. Jak ją kocham, tylko moje serce wie. Gdy mnie całuje, oddałby mnie jedno. Jej ramiona ukojeniem dla mnie są. Bo przy niej czuję, jak smakuje miłość. I każdy... Dubai.
secret rendezvous. Nobody has to know. Żagiel. W końcu jesteśmy pod Żagielkiem. Park wodny. Ja jestem po Wagla. Dopiero 16, teraz zaczynamy. Teraz muszę spieszyć. No to może. Jesteśmy na Burj Khalifie, w końcu wjechaliśmy. What the fuck? Nagrywa? No. A widać też? Wszystko widać, pięknie. Widać, no. Wszystko widać, tak jak na w internecie. Tak wszystko widać. Nagraj, nagraj. No to można. No. Love will finally race in your heart. We'll be
kalify ze 124 piętra. No tak. Wszyscy są. Odliczyli się. No. Jak ci się podoba na górze? No jest wysoko, jest wysoko. Prosili o zdjęcie, żeby to zrobić. Dobrze. Look at me. Rekin, prawdziwy rekin. Prawdziwy rekin, zobacz. Płaszczka.
used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Never let me down. Oh, it's been a hell of a
chodzi do nich. Ale pięknie. Centrum handlowe, największe na świecie, Dubai Mall. 1200 sklepów. 500 tysięcy metrów kwadratowych. Jesteśmy na ostatnim piętrze. O, teraz będzie fajnie widać, ile jest pięter. My jesteśmy na drugim, z pierwsze, albo na trzecim jesteśmy. Parter, pierwsze, drugie, nie. Patrz niżej. Co? Takie mini, ale też są zegarki. Kalifa nocą. I jeszcze i koniec. Zaraz selfie stick był włączony, nie? Gratuluję. No to co? Za chwilę będzie pokaz sztucznych ogni. A nie, fontan, pomyliło mi się. Zobacz, jak oni mają fajnie u góry, patrz. No właśnie, a to mówi. Thank you.
Nie no, warto było wieczorem przyjechać jednak. A tu i miało 300 dirhamów, nie za nocną. No tak, ale po prostu to widział.
Ja. No to, to w ogóle bez porównania do dnia. Za cukierki nie, ale... Czujecie, ile taka reklama na Burj Khalifie musi kosztować? Tej firmy? No, na pewno. Ale to jest MR obok tego kopy. No, to czyjaś reklama jest, no to... MR, no chyba. To jest cała taka sieciówka MR. No, ale za darmo nikt nic ci nie da. Musisz zapłacić. No. W takim miejscu przy tylu... Kurde. No. Ale dopisała jeszcze, że to nie chodzi o otoczenie, że już pokój, tak? Pani rezydent Marzena tłumaczy. Zawodzki pani z banku. A to jest recepcja bardzo ładna zresztą. Bardzo nowocześnie, bardzo ładnie. Tam ich szejki są. Widok na ogród z pokoju naszego. Dzisiaj jest sobota, 13 dzień stycznia. Idziemy pofilmować trochę. Trochę. Boli nóżka. Ostatni dzień. Wakacje. Jutro to już będzie pakowanie. Pakowanie i do domu. Dzisiaj już wieczorem będzie pakowanie. O, tu jest przejście na dziedziniec królewski. Kasa, nasz pokój będzie widać, bo mojej majki się. Nie widać pod słońce. Są wszystko pokoje, tarasy. Jest to piętrowe. I tak to wygląda, taki dziedziniec. Można sobie usiąść, pograć w karty, w szachy, w warcaby, wypić piwko, drinka, co chce. Nie, bo dzisiaj mamy czyściutkie, nawet jednej chmury nie ma. To idziemy dalej. Hotel z tej strony, basen dla dzieci, leżaczki, palmy, tam drugi basen troszkę głębszy. Pójdziemy za chwilkę na plażę zobaczyć, co tam się dzieje. Tu nasz hotel, z przodu wejście, a tu taki parking. To wszystko samochody są tutaj, tych co sprzątają, sprzątaczek, tych co na kuchni są, barmanów, no to tak oni sobie tak żyją, no. Także to są najsłabsze samochody w Emiratach Arabskich, to tych co właśnie sprzątających, barmanów, bojów hotelowych, o. Także źle nie mają. Tu na terenie hotelu mamy jeszcze takie mini zoo. Czyli coś dla Zuzi. Coś dla Zuzi, która zbiera zwierzątka. A ciocia ci kupiła, Zuzka, ciocia ci kupiła, masz wielbłądka i ciocia ci kupiła słonika. Tu są takie dumne pawie, które świrują pawiana, ale nie chcą chyba a rozłożyć. Piękne, aż turkusowe, a jakie pióra ma, śliczne jest. O, tu przecież są wróble polskie. Gołąbki. Ty wujek, nie znasz się na tym? I pieju, kury, pieju. Ej, to taka kurka była wydziobana. Tu są całe, tu jest gołębnik, tu są gołąbki i kurki. Aha. No B. Tak jak u mnie na wsi, w Toruniu. O, tam jest kogutek, tam z tyłu, tak aby zrozumiał. Tam jest taki prawdziwy samiec kogutek. O ja, kurka,
kurka i wróbelki. A to kurczaczki, ale myślałem, że to są wróbelki. A mamusia broni swoje kurczaki. Jest i kogut. Weź jeszcze raz nogę te kurczaczki. Jakie śliczniutkie mamy. Tak się denerwuje kurka, że chcemy zabrać. O, tam idzie pan kogut. Kurczaczki weszły takie malutkie. Ale jakieś malusie, pojuchne małe. O Boże! A tam gołąbek leży zdechnięty, czy o, i kaczuszki są, i koguci. A tam gołąbek leży zdechnięty, czy po co oni chodzą? Nie, I tu kurczaczki, i kaczuszki są, i kogucicze. I kogucik piękny. Ojeju, i idą do nas po jedzonko. Ale kaczuszki jakieś. I kogucik, kwak. Kukuryku! No, a tam są gołębie. No, idziemy, a tu jeszcze jest paw. Tu zaraz taki ładny jest paw. Tu masz. Paw? Takie... No, a, bo to są pawie. To też są, tylko że takie młode, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. I to wszystko, proszę Państwa, mamy na terenie hotelu. No niewiarygodne to jest po prostu. No niewiarygodne, że to mamy na terenie hotelu. Zwierzęta. I wróbelki se piją. Ja te wróbelki to są... A tu jest najlepszy pawie, paw przede mną idzie, co świruje największego pawiana. Pani pawiowa Marzenka. Pa. No i nadszedł przedostatni dzień naszych wakacji, ale już ostatni niestety wieczór w Emiratach Arabskich. Było super, 7 niezapomnianych dni i nocy, szczególnie z moją nóżką. No ale będzie przynajmniej co wspominać. Ostatni rzut za dnia na plażę, pełną palm, morze, w którym niestety nie zdążyliśmy się ani razy wykąpać. Przepiękne słońce zachodzące właśnie, 3 hotele piramidy w tle, małżonka Marzenka. Znajdźcie Emiraty. Ale pujek lata tu. Ile kotków. No. Tu jeden. Tu są, to są domki. Tutaj kotki mają ładne. Jeden. Nie? Drugi. Koteczki małe. Malutkie takie. A tam tutaj ten biały jaki fajny. Malutkie takie kociunie tak. Się powąchać. Niuniusie małe takie, lali małe. Trzeci lali. Kotek. Ten mały jaki fajny, patrz ten biały tam skacze, bo robaki gonią. Ojej, takie malutkie koteczki są przecież, malutki. Tu mają domki. Ulu, te małe, szybko, ten zobacz na tego białego. Tu, niuniuś, koteczki małe takie, niuniuś. Nie bójkaj się, nie bójkaj. Nie bójkaj, niu. Schował się. Zresztą musieli tam idzie do pokoju, wiesz? Bo się tam kasy... A tu jeszcze kotek wyszedł, zobacz. Koteczek wyszedł malutki taki. No tutaj taki. Niunia taka mała. Wyszła taka niuniucha mała. Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja po kolędzie. Room number 6 for free. Nie po kolędzie, tylko jesteś za granicą z załamaną nogą praktycznie. Prawie. Dobra, to zaczniemy od kibla. Od ubikacji. Od ubikacji, bo jest najładniejszy w tym pokoju. Proszę bardzo. Jest opadająca deska samoizmiana. O, przynajmniej nie muszę opuszczać, tak jak w Polsce, gdzie nie. Nigdy nie opuszczam. Mamy telefon. O, właśnie. Jak zasłabnę, to dzwonię do recepcji, mówię, że mi słabo. Tak. Znaczy, dzisiaj wymieniłam ładne wszystkie balsamy, szampony i tak dalej, nowe wszystko. Wszystko jest nowe, wszystko. Nawet są takie czapki do włosów, no to jest nasza pasta, nasza suszarka. Ładna jest, bardzo fajna umobeleczka. Suszar tu ładuje sobie, bo tutaj mamy tylko jedyne dojście, żeby mieć na 220 V. To jest tylko to jedno jedyne. Ładuje właśnie sobie telefon mój. Ręczniki ładny. Codziennie były zmieniane. Suszarka działa, no bo to jest właśnie... Włosy suszyła i robiła. Prysznic jest. Prysznic i górna i dolna jest naprawdę gorąca woda. Tylko trzeba uważać, bo jak oni to zamykają, to po prostu woda by się wylała.
Tutaj mamy jakby takie tak zwane przychodnie. Tutaj mamy nasz safe. Bezpłatne. Nasze tutaj. Całe oszczędności dokumenty, życia. Dokumenty. Dobra. Tutaj mamy. Lodówkę. Tutaj mamy, że tak powiem, moje dokumenty. I tu Krzyku, zakitane dla ciebie piwo dzisiaj. Naprawdę musiałam się natrudzić, ale piwa dwa masz. Gratis. Oryginalne, gratis. Lodówka. O, wezmę jutro kole i na drogę i tak. I mamy dokładnie, bo jeszcze nie piliśmy kole, mamy Sprite'a. Na drogę sobie. To bułka jeszcze była z tego, ale będę potrzebować do tego dosiadania. Tu jeszcze kotlet jest, ale trudno, zostawimy. O kurde, szkoda. No, to był kotlet. Z Polski? Tak. Tu mam moją kolę. Tutaj mam oczywiście... Telewizja. Grzesiu ma... Grzesiu, o słuchajcie, tutaj to w ogóle jest troszeczkę może... Ona mi to zabrała, ona mi to wyrzuciła, czy ty to wyrzuciłaś? Jest ich szejk, Zajeb, gdzie on wszędzie jest, nawet w laptopach. Tu mam też prezenty z ramionówkach. I chciałam coś nadmienić. Grzesiu ma taką fajną nogę, jak ona nam zrobi i ma pięknego klapka zrobionego. Także takie naprawdę super. Łóżko, lampy. Łóżko nie trzeszczy, pierwszy raz nie trzeszczy łóżko. Łóżeczko, poście widzę, że tu już mam znowu zmienioną chyba. Mi położę swój, mi pani ładnie robiły tutaj, aby się nie bo się machnął, nie szukał, nie wiedział gdzie. To ja. I co pajacujesz? Lubię to jak pajacujesz, naprawdę uwielbiam to. Bo ona sobie sam. O, gotują. Coś. Przepis, o! Przepis na pizzę, proszę Państwa. Ciekawe. Kto zrozumie, co tam jest napisane? Na pewno jest ciasto. Trzeba zrobić. Później pieczarki, ser, szynka. Mleko, mąka. Oregano. I to wszystko. Dobra, to by było na tyle z naszego pokoju. Na razie.
for you. See you on Dubai. Żegnajcie Emiraty Arabskie. Żegnajcie. Będzie szok, jak wysiądziemy z samolotu, a tu minus 10, a tu plus 30. To będzie dopiero szok. Do zobaczenia w Polsce. Don't you fight it, you know I'm here. Sexy, I want you now. Bet I can take you there. Whispering in your ear. What do you wanna feel? Let's just enjoy the thrill. I'll take over the wheel and give you the touch I'm missing. Get up, get up. Hands on your waist, let's go. Get up, get up. Girl, you got the vibe, I'm up for the club. Get up, get up. Yeah. Don't give you too loud. Sexy, I want you now. Bet I can take you there. Whispering in your ear. What do you wanna feel? Let's just enjoy the thrill. I'll take over the wheel and give you the touch I'm missing. Get up, get up. Why does it always seem so wrong?